Ten temat przed chwilą, przed sesją konsultowałem z panią przewodniczącą Komisji Kultury, która również jest zaniepokojona tą sytuacją, dotyczącą biblioteki, nie tego, co teraz mówię. Tutaj na tych zdjęciach, jeśli można je po prostu puścić, żeby przeszły. To jest budynek nad Odrą 24, który mniej więcej rok temu spłonął i tak właśnie został zabezpieczony. W tym budynku mieszczą się pomieszczenia biblioteki. No i przechodzę do interpelacji. W wyniku zaniedbań gminy miasto Szczecin, braku odpowiedniego zabezpieczenia po pożarze budynku nad Odrą 24, w którym znajdują się pomieszczenia filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, doszło do zalania wyżej wymienionego budynku i tymczasowego zamknięcia biblioteki. Mieszkańcy osiedla Stołczyn wyrażają głębokie zaniepokojenie informacjami dotyczącymi możliwości całkowitej likwidacji biblioteki i 17 stycznia 2019 roku skierowali apel do władz gminy miasto Szczecin o uratowanie ostatniego bastionu kultury na Stołczynie, jak sami nazywają swoją bibliotekę. W dalszej części piszą, że nasza biblioteka jest dla nas szczególnym miejscem. Mamy ją od zawsze, wiele pokoleń stołczynian dzięki niej miało w dzieciństwie pierwszy kontakt z kulturą wyższą. Nasza biblioteka to nie jest jakaś tam zwykła wypożyczalnia książek. Dla nas jest to centrum lokalnej aktywności, to miejsce budowania lokalnej tożsamości. Pod apelem podpisały się organizacje Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku, Klub Aktywnego Seniora Stołczyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna Forum oraz sami mieszkańcy osiedla. I na podstawie artykułu 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnoszę odpowiedź na poniższe pytania. Czy gmina miasto Szczecin planuje likwidację filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej? Jeśli tak, to dlaczego? Dlaczego odbiera mieszkańcom jednego z najbardziej zapomnianych przez gminę miasto Szczecin osiedli ostatni przyczółek kultury? Proszę bardzo.